Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dararagar, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to Danganronpa 2, czyli moi drodzy, nasza cudowna przygoda w naszej Akademii Szczytu Nadziei, moi drodzy. I dzisiaj będziemy dalej eksplorować naszą zbugowaną i zgliczowaną szkołę i zobaczymy, jaka jest prawda, co się kryje tak naprawdę tutaj i czemu Monokuma nie chce nas wypuścić. Więc zobaczmy, co czeka nas na kolejnym piętrze. Korytarz znowu się zmienił. Dlaczego to się w ogóle dzieje? Już powiedziałem, że nie będę zaskoczony sztuczkami tego wypchanego zwierza. Dokładnie. Nie będę już więcej zaskoczony. Ja nie jestem ani trochę zaskoczony. Bardziej zniesmaczony i niezadowolony tym, że... No, że to tak wygląda, zobaczcie. Czemu? Jeszcze te plamki. O, to bardziej denerwuje. Czy to jest parter? To nie jest parter. Jesteśmy na piętrze trzecim, okej. Akane, co ty tu robisz? Akane kręci nosem niczym bestia, badając ostrożnie otoczenie. Hej, co się stało? Tak jakby, no wiesz, to tylko moje przeczucie, ale... Wyczuwam, że ktoś się zbliża. Ktoś się zbliża? Kto? Akurat jej nos i intuicja są bardzo dobre. Nie wiem, w końcu tylko moje przeczucie. To tylko przeczucie. Jej przeczucie jest całkiem imponujące. To chyba jedna z lepszych umiejętności Akane. Kurczę, to chyba jedyna jej umiejętność. W końcu Monokuma wspomniał coś o głównej obsadzie. Może to właśnie ich wyczuwa? Nie zdziwiłbym się, gdyby jej przeczucie miało sens. Miał rację? Myślicie? W sumie czemu mielibyśmy nie wierzyć Akane? Dobra, okej, okay, ale który z pomieszczeń teraz jest otwarte? I musimy odnaleźć je i się dowiedzieć się, co tam się kryje. To jest klasa to muzyczna. Ciekawe, czy będzie dalej mangi, czy jednak coś opowiedzą. W sumie, o jacie, to nie pamiętam tej akurat. Co to jest? Wystrój tego pomieszczenia przypomina mi salę muzyczną. I czemu tam są kody jeszcze na fortepianie? To jest dziwne. Bo ja rozumiem, że akurat, no wiecie, wcześniejsza Akademia Szczytu Nadziei, wyspa, no to my tam się jesteśmy i chodzimy, jest ona realna. A tutaj pokazuje, jakby to w ogóle nie było realne, to co tutaj widzimy. I to jest totalnie trochę nie ma sensu dla mnie. Wydaje mi się, czy widzę coś dziwnego. Ja widzę dwie. No ale zacznijmy od pomnika. Ta dziwna rzecz wygląda jak jakiś pomnik, co w sali muzycznej robi pomnik. Jest na nim wyryty symbol Fundacji Przyszłości. Okej, to jest symbol Fundacji Przyszłości. Zaraz pod symbolem znajduje się krótki tekst. Aby przeciwdziałać największemu, najokropniejszemu i najbardziej tragicznemu wydarzeniu w historii ludzkości, absolwenci z Akademii Szczytu Nadziei założyli Fundację Przyszłości. Okej, i teraz jest wyjaśnione, czym jest Fundacja Przyszłości. No ale my się wiedzieliśmy. Co? Fundacja Przyszłości została założona przez absolwentów z Akademii Szczytu Nadziei? Czy oni byli przypadkiem niszczycielami świata? Nie, to jest zupełnie co innego. To przecież jest zupełnie coś innego. Monokuma to wszystko wymyślił. No i tak, i to jest początki Fundacji Przyszłości. To jest bardzo ważne. Jeszcze mamy jakiś dziwny hologram. Co to jest do cholery? Dlaczego słowa unoszą się w powietrzu? To jest hologram? Dryfujące litery ułożyły się w zdania. Teraz to wygląda jak fragment jakiegoś e-maila. W odniesieniu do raportu, który został przekazany niedawno, mamy informację na temat osoby, która twierdzi, że jest ocalana z Akademii Szczytu Nadziei. Po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia uznaje się, że jest 15 ocalałych. Mówimy tu ci, którzy brali udział w zabójczej grze, czy co? Wiemy, że liczba osób pozostaje wiele do myślenia, ale jeśli to naprawdę ocalej z Akademii, to jest nieogromna szansa, że ostateczna rozpacz weźmie ich na celownik. Okej, czyli to chyba ci z jedynki. Uważamy, że powinniśmy zabrać ich jak najszybciej i umieścić pod naszą opieką. Chociaż miałem wątpić, że jakakolwiek grupa mogłaby zajść tak daleko bez Junko Aishime. Okej, dobra. Czyli to są jeszcze... Okej, czyli to jest mowa o nas chyba. To jesteśmy my, jesteśmy tymi ocalałymi i to właśnie jest już bez Junko, czyli to jest po jedynce. To nie możemy dopuścić do następnej zabójczej gry, niestety ma miejsce. Ponadto skoro są to cele z Akademii Szczytu Nadziei, to możemy się spodziewać, jak dla nas są cenni. Jednakże wciąż badamy szczegóły ich pochodzenia oraz miejsce pobytu. Będziemy kontynuować dochodzenie w tej sprawie,
A tak na marginesie, otrzymaliśmy raport z ośrodka badawczego na wyspie Jabberwock. Przygody zostały zakończone. Okej, czyli ogólnie właśnie... Okej, no przecież ta chyba wyspa Jabberwock była też stworzona na początek przez... Szczyt Nadziei? Akademię? Znaczy, no wiecie... Tych ludzi. Absolwentów. Wygląda to, że program Świat Neo może wstąpić do fazy eksperymentalnej. Okej, czyli my jesteśmy tymi 15 osobami, którzy zostali wzięci w właśnie ten program Świat Neo i zostaliśmy wysłani na wyspę Jabberwock, gdzie mieliśmy żyć i pokazać, że da się przetrwać, że sami ostatecznie są w stanie stworzyć idealny świat, ale zepsuł to Monokuma. Ocaleni z Akademii Szczytu Nadziei, 15 uczniów, no to wy. Czy on mówi o nas? Nie licząc Hyaki, która należała do Fundacji Przyszłości, to było nas 15, ale co ma oznaczać słowo ocaleni? To tak jakby mówi o nas z innego świata. Jak to wszystko wybuchło? Ciekawe. Co takiego się stało poza wyspą Jabberwock? Jeśli wielka tragedia wydarzyła się naprawdę, to świat nie jest już normalny, może nie jest. Pojedyncze to wiemy. Zaczynam się cieszyć, że nie pamiętam rzeczy, które wydarzyły się podczas mojego szkolnego życia. Nadzieja, ocalali. Byliśmy nadzieją? Okej, ostatecznie ciągle się by rodzili. Bo osoby, które... Ja rozumiem, że było chyba byli też inni, nie licząc osób, którzy przeżyli z jedynki. Tak? No bo to oni założyli w takim wypadku nie niszczycieli świata jako tych drugich. Oni to założyli. Fundację Przyszłości, o. Ale czy byli inni? Pytanie, czy byli jeszcze jacyś inni ludzie i inni ostateczni, którzy też należeli do tej fundacji? No tak, jeśli Hyaki należała, to tak, są tam jeszcze inni też. I my jesteśmy nadzieją i ocalałymi, którzy mieli pokazać, że da się stworzyć normalny świat. O jacie. Dużo informacji, trochę pogmatwane. Chyba wszystko, jeśli chodzi o ten pokój. Mam w końcu dowód, przynajmniej Fundacja Przyszłości jest po naszej stronie. Jest to fundacja założona przez absolwentów Akademii Szczytu Nadziei, którzy próbują nas chronić, próbują, no ale trochę im nie wyszło. Niestety. Ale skoro to prawda, to Hyaki powinna nam to wszystko wyjaśnić. Nie może, może... Nie, dopóki Monokuma był poważnym, prawdopodobnie nie mogła nam tego powiedzieć. Jeśli Monokuma jest wrogiem Fundacji Przyszłości, to oznacza, że jego prawdziwą tożsamością jest ostateczna rozpacz, no tak, która spowodowała wielką tragedię. To właśnie ci, którzy wykonują wolę Junko Yoshimi, zmuszają nas do przejścia przez to piekło. Poza tym jest coś jeszcze, co przykuło moją uwagę. Co to za ośrodek badawczy na wyspie Jabberwock, o którym mowa w e-mailu? To tego, co nie było, takie wiecie, główne miejsce do zarządzania, co wtedy już wcześniej się zastanawialiśmy, że powinno być takie pomieszczenie. Jedyną placową, która należy do Fundacji Przyszłości na wyspie, to starożytne ruiny. Nie mówię, że to był ośrodek badawczy. Jeśli na tej wyspie naprawdę znajduje się ośrodek badawczy, to powinni tu być inni członkowie Fundacji Przyszłości. Więcej pytań, ty mi odpowiedź. Oj, to jest prawda! To jest cholipka taka prawda! Ja mam tyle pytań. Ten świat jest tak... No, jest złożony, jest ciekawy. Ale no, ten motyw to jest to. No. I ten klocek latający. No kurwa, co to ma być? Dobra, tu jest wszystko pozamykane. To jest Akane. To jest pozamykane. To jest pokój Monokumy. On normalnie było wejście tutaj, co nie? Tu, a jest, tu jest sala dany. Ale to jest zamknięte. What? Ja mam zwierzaczka jeszcze? Ja cię mam? Zginęło. O nie! Czemu zginęło? Ja w ogóle zapomniałem, że ja je mam. Tu mamy duszka od nowa. Spoko. Zapomniałem, że mamy tego pupila. O, ja cię się wciągnąłem tutaj w inne rzeczy. O, tu jest pokój nauczycielski. Jo, zapomniałem, że on istnieje. No szkoda. No bywa, umarło, ale fajnie umarło. Lista obiekt. Tego pomieszczenia tu nie było. Okej.
jedna rzecz. Tego pomieszczenia, te pomieszczenie było? Czy ono istniało? Bo mamy tutaj w ogóle obraz, który tak samo był w pokoju zabaw. Chyba w czwartym rozdziale. Czy w trzecim, w czwartym. Się nie mylę, bo w trzecim, czwartym, tak? I to jest założyciel, dyrektor Akademii Szczytu Nadziei, ale nie kojarzę pokoju nauczycielskiego, albo on inaczej trochę wyglądał. Ten pokój to nie jest klasa. To chyba jakieś biuro, co nie? Znaczy takie miejsce, gdzie nauczyciele siedzą sobie i gadają, wiesz? Biuro? Bardziej mi to przy, do tego pasuje pokój nauczycielski. Biuro, pokój nauczycielski, nieważny. Widziałeś może panienkę Sony? Gdzie nie mogę znać, uciekała przed tobą. Jak długo będziesz miał obsesję na punkcie Sony? Daj se siana, stary. Powinien. Zacznijmy od... Bardziej mnie obraz interesuje, jak mamy 4, ale możemy zacząć też od Monokumy w sumie. A nie odpowiedziałem, czy tam pomyślnie był ukryty Monokuma. Miejmy nadzieję, że nie. I... lista obiektów, w ogóle nazywam się obiektami. Ostatecznie potrzebujesz, no nie ma nazwy. Więc... No tak, no nie ma imienia. Chociaż no powinien mieć. Na tej blicy jest coś napisane, pora rzucić na to okiem. I po kolei. Po lewej stronie to jest ostateczna tancerka. Hyoko? Nie jest Hyoko. Ibuki Mikan, Mahiru, Peko, Sonia Akane, Hajime, Hyaki, Kuzuchi, Nagito, Gundam, Potrzywa, Terutero, Nekomaru, Fujihiro. To Hyoko? Ale Hyoko była... Jak dziecko wyglądało, to wygląda jak dorosła osoba. Na tablicy widnieje tu lista obiektów, a zaraz pod nią są wypisane imiona i nazwiska, które już gdzieś widziałem. To jesteście wy. To jesteście wszystko wy. Najpierw portret. Zaraz, na tablicy widzicie dość ciekawy obraz. No to się wrażenie, że gdzieś już go widziałem. Na tablicy jest napisane założycie kadem Szczytu Nadziei Izuru... Izuru... Kamukura. Czy Izuru Kamukura to nie był ten... Nie. Wiecie, czemu mi to podchodzi pod tego ostateczną nadzieję, gościu? Zobaczcie, gadam jeszcze na dzień, nazywa się Izuru Kamura. Czy nie jest przypadkiem sprzeczny z informacjami, które dostałem wcześniej? Właśnie, że to jest ostateczna nadzieja? Ale on już istniał tutaj? Chodził? Częszczał? To czemu jest to jedno i to samo? Bez sensu. Cholera, kolejna tajemnica. To jest ciekawe. Zarzucie Akademii. To jest zarąbiście ciekawe i ta gazeta. Na tablicy jest zawieszona gazeta, a zaraz pod nią jest napisane imię i nazwisko Hyoko Seuji, czy Siodzi, jak to? Co to za gazeta? No to jest nasza tancerka, tylko ona tutaj wygląda strasznie... dojrzałą. Panna. Przyszłość. Panna. To, ona nie wygląda tu jak dziecko. To nie jest podobne do tamtego. Co to ma być? To jest napisane Panna Hyoko Seuji. Ale to nie jest ta sama Hyoko, prawda? No właśnie, znaczy Hyoko, którą poznaliśmy, była jak dziecko. Trudno porównać do tej w gazecie, nasza Hyoko była mała jak dziecko. To była jej cecha rozpoznawcza, no właśnie. Jedynie, że to była fałszywa, myślicie? W końcu ostateczna tancerka ludowa powinna umieć wiązać kimono. Jednak Hyoko na zdjęciu z gazety... Może jest trochę podobna do naszej, ale nadal różni się wzrostem i figurą. Ta dziewczyna to zupełnie inna osoba. Pytanie, czy nasza Hyoko była fałszywa? Bo może... A gdyby się okazało, że Byakuya, nasz Byakuya, to nie jest ostateczny podszywacz, tylko to jest w ogóle jakaś totalna zła osoba i ona umarła na samym początku, tak jak w jedynce umarła taka osoba? On jest, wiecie, totalnym jakimś mordercą i on zarządza Monokumą? A Hyoko nie ma tutaj i zamiast niej jest podszywacz. To by było ciekawe. Co to ma znaczyć do cholery? Ha, w sumie. To pani wygląda na dojrzałą. Starsza siostra Hyoko czy coś ten desyn? Nie, przecież to jest napisane Hyoko Seoji. Jak, czyli Hyoko miała starszą siostrę o tym samym imieniu. Nie, to jest ta sama osoba. Starszą siostrą o tym samym imieniu. A masz jakieś inne wytłumaczenie? No zobacz, ona nie wygląda jak Hyoko. Ale czy Hyoko kiedykolwiek wspominała, że ma starszą siostrę? Nie. Cóż, to nie tak, że byłem z nią blisko czy coś.
Kyoko nie ma starszej siostry, ona w ogóle nie ma siostry. Kyoko Saji to jedyna córka swoich rodziców. Okej, czyli coś tu się kręci. Skoro nie ma siostry, to może krewną, a jak... Nie, wciąż zbyt duże podobieństwo. To jest Kyoko. To kim... To czy ta nasza Kyoko to jest podszywacz? No i wtedy Byakuya to nie Byakuya, tylko ktoś inny. Co ty za farmazonymi tu gadasz? Co, Kyoko nie ma takich krągłości? Ona była znana z tego, że wygląda jak Bahor. Dzięki tej dziecięcej figurze wszystko uchodziło jej płazem. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Może nagle urosła? O czym ty mówisz? Nie. Przecież Kyoko nie żyje. Nie ma mowy, żeby nagle urosła. Wszystkie osoby z zabójczej gry przeżywają? Cóż, niezależnie od tego, wszystkie poszlaki, jakie znajdziecie, są prawdziwe. Gdyby tak nie było, nie zachowałbym się w stosunku do was, moje promyczki. Ja ci dam promyczka za chwilę. Że niby co? To jest prawda? Jeśli to prawda, to Kyoko z gazetki Kyoko, którą poznałem. Dwie różne osoby. To ta sama osoba? Nie, dwie różne. To niemożliwe. Jakim cudem ktoś zrobi zdjęcie dorosłej Kyoko, skoro ona nie żyje? Dlaczego to w ogóle istnieje? Czy to ma jakiś związek z tą listą obiektów? Skoro jest tu mowa o obiektach, może to był jakiś eksperyment, co nie? Czy ten eksperyment nie ma związku ze zmianą ciach... Nie! Co ja gadam do jasnej ciasnej, samo wypowiedzenie tego na głos sprawia, że czuję się gorzej. Jaki eksperyment? Jeśli to jakiś eksperyment, to by oznaczało, że my również jesteśmy obiektami badań, prawda? W końcu nasze nazwiska i imiona również są tu. Zaraz pod tytułem lista obiektów. Ciekawe, co to był za eksperyment. Mam nadzieję, że to nie ma związku z cofaniem się w czasie. Lista obiektów została dodana. To jest mega interesujące, nie sądzicie? Wow. Okej. I mamy tu jeszcze tekst. To jest też potrzebne. To znam jakiś hologram, widziałem podobny w sali muzycznej. Wygląda jak fragment maila. Powinienem się upewnić, że co jest w nim napisane. Doskonale rozumiem sprawę dotyczącą ocalałych, czyli nas, rozumiem? Zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odszukać ich i uchronić, okej? Okay? Musicie jednak zachować szczególną ostrożność w stosunku do resztek rozpaczy. Okej, okay, czyli oni wiedzą, że wśród nas może być rozpacz jakaś. Mimo tego, że stracili Junko i Oshime, to wciąż są poważnie niebezpieczni. Nawet po jej śmierci wielka tragedia nie dobiegła końca, czyli ona trwa nadal. Prawdopodobnie jest, że istnieje jeszcze jedna osoba na równi z Junko Oshimą. Teraz ona rządzi? To jest ciekawe. Okej, dlatego jest dwójka. Dengarompi jest Zero. Jest ten... Ten ostateczna nadzieja, tak jakby. Okej. Tak długo jak nie załatwimy sprawę z resztkami rozpaczy, incydent ten nigdy się nie skończy. Dlatego każda wykryta resztka rozpaczy musi zostać natychmiast wyeliminowana. Zrobimy wszystko w imię świetlanej przyszłości. Natychmiast wyeliminowana? Zabita. Czy to jest rozkaz pozwalający ich zabić? No sorry, no to zobacz do czego doprowadzili. To nie brzmi spokojnie, ani trochę. Jeśli wielka tragedia jest tak straszna, jak się wydaje, to mamy prawie do czynienia z wojną, to no w sumie tak, wielkim chaosem bardziej bym to nazwał. Jeśli resztki rozpaczy są tymi, którzy toczą tę wojnę, to nie mowy by im wybaczono. Okej, okay, nadzieja i teraz jest resztki rozpacz. O, chyba zebrałeś wszystkie flagi na tym piętrze. Dobra robota. Wyszliśmy na kolejne? Gratuluję, Hajime. Pora przejść na kolejny poziom. Kolejny poziom? Drugi poziom? Ciekawe, czy pójdziemy też do akademika. Stary budynek. Znowu? Stary. Czy to jest to, co my badaliśmy pod sam koniec jedynki, tam gdzie są te ukryte pokój dyrektora? Znowu? Ponownie jestem w zupełnie innym miejscu. Zgaduję, że to właśnie Monokuma miał na myśli, kiedy wspomniał o kolejnym poziomie. Chodziło o następne piętro. Ale jak on to robił? To jest dobry moment, aby się na tym zastanowić. To jest bardzo dobry moment. Przez myślenie o tym wszystkim tracę jedynie energię. To nie jest stary budynek. Co za miejsce? Fizyczna. Naprawdę było takie ułożenie? O jacie. Tragiczne.
Totalnie nie pamiętam, żeby tak było, ale te glitche są okropne. Okej, tam nie możemy iść, tam są dwa pomieszczenia naraz i możemy iść chyba do strzelnicy, to są okna. Ta, okna. Kuwa, latające. Albo takie okna. Spoko. Strzelnica. Szkolna strefa, piętro druga. No okej, no dobra, strzelnica, niech będzie. Pokój rekreacyjny. A, dobra, tutaj się w szafie ukrywała ta. Nie peko, tylko toko. Stół do gry w bilarda, tarcza do darta, szafka z czasopismami. Trudno uwierzyć, że taki pokój w szkole? Czemu? Bardzo fajny. Tutaj widzę jedną rzecz. Magazyny mogę zobaczyć. To jest naprawdę masa różnorakich czasopism, modowe, sportowe, o sztuce, nawet jedno czoczolachach? What the fuck? Och, są nawet takie o fotografii Mahiru, z pewnością by się ucieszyła. Okej, okay, tarcza to lata. Dobra, mamy hologram i plik. Zacznijmy od pliku. To plik, pieczęcie Akademii Szczodnodziei. No, nieważne z czym jest, to i tak nie ma znaczenia. Na pliku jest napisane akta poufne. To oznacza, że to jakiś ogromny sekret. Co taki ważny dokument robi w tym miejscu? Po co ja w ogóle się na tym zastanawiam? To oczywiście, że Monokuma za tym stoi. A wracając, pora sprawdzić, co jest w pliku. Planie pielęgnacji nadziei. Okej. Okay. Przez wiele lat Akademia Szczytu Nadziei prowadziła rygorystyczne badania nad różnymi talentami. Rygorystyczne? Dość ciekawe. Plan pielęgnacji nadziei stara się wykorzystać owoce naszej pracy do osiągnięcia prawdziwego celu. Za pomocą naszych rąk zrodzimy prawdziwą nadzieję, która przyniesie nadzieję całemu światu. Okej, okay, a nie przy naszej pomocy? W istocie program ten jest kolejną innowacją w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji? Okej. Okay. Ten plan jest marzeniem Akademii od początku istnienia, więc musimy osiągnąć sukces za wszelką cenę. Potem jest coś napisane o serii szczegółowych instrukcji, skomplikowanych rozkazów. A nie do końca to pojmuję, bo jest tu pełno specjalistycznych terminów, których nie rozumiem. Jednakże słowo prawdziwa nadzieja z jakiegoś powodu wywarło na mnie silne wrażenie. Plan pielęgnacji nadziei został stworzony w celu zrodzenia prawdziwej nadziei. Kosztem reszty, czy na jakiej zasadzie? Czy reszta jest ważna i też ma tworzyć? Czy Akademia Szczytu Nadziei naprawdę stała się czymś takim? Nie do końca łapię, ale w tych słowach coś jest. Prawdziwa nadzieja. Tyle, prawdziwa nadzieja, trochę słabo. Okej, okay, ale to jeszcze, to może mnie uratować. Znowu ten hologram. Tym razem jest, co tym razem jest w nim napisane? To wygląda jak kolejny fragment e-maila. W odniesieniu do raportu, który przekazaliśmy wam niedawno, wam, czyli komu? W końcu udało nam się ich znaleźć i oddać pod waszą opiekę. Okej. Okay. Choć wszyscy byli rozdarci, udało się nam zdobyć całą piętnastkę. Ze względu na to, że nie możemy wypytać ich o szczegóły, nie wiem, jak udało im się przeżyć wielką tragedię. Według informacji, jakie dostaliśmy, niektórzy z nich są rani, co jedynie pokazuje, w jakich żyli warunkach. No tak, okej, okay, bo w końcu ostateczna rozpacz chciała nas wszystkich wytępić, zabić i była wojna i my przeżyliśmy jakoś, no dobra. W toku naszego szczegółowego śledztwa ustaliliśmy, że są w tym samym wieku co inni. Okej, okay, ciekawe. W ogóle mnie najbardziej ciekawi to, jak wyglądał świat przed tą rozpaczą. Ile było ostatecznych, jak to wyglądało. Bo wyobraźcie, no bo teraz jak wiemy, że jest tu 15, to nie jest na cały świat. A ogólnie? Wyobraźcie sobie, że na przykład jest 10 tysięcy ostatecznych. To było ciekawe. Postanowiliśmy więc powierzyć nad nimi opiekę ocalałym z zabójczego szkolnego życia. Okej. Okay. Czyli nami się opiekowali nie absolwenci, tylko ocalali z ocalałego szkolnego życia. I ponoć jesteśmy w podobnym wieku, nawet tym samym. Co do resztek rozpaczy, nie posiadamy żadnych informacji w tej sprawie. Będziemy kontynuować dochodzenie, gdy tylko jakaś resztka rozpaczy zostanie wykryta, natychmiast ją wyeliminujemy. Zrobimy wszystko w imię świetlanej przyszłości. Zajeżdża mi resztki rozpaczy. Okej, okay, update. Zajeżdża mi tu wiecie czym? Strasznie? Jakby trochę walką asasynów z templariuszami. Trochę coś jest z tym. Nadzieja zaktualizowano. Zobaczcie, nadzieja ma koronkę i tak dalej. Tutaj jest napisane, że w końcu udało mi się ich znaleźć i oddać pod opiekę.
ci, którzy powinni ich chronić, to Fundacja Przyszłości, mam rację. Fundacja Przyszłości ich znalazła, ale my byliśmy głównie pod ręką ostatecznych z pierwszej części. Czyli Ajo nas schroniła i wróżbita! Bo nie, to nie dziwnego, że my tak skończyliśmy. Jeśli tak, to dlaczego się to dzieje? Skoro Fundacja Przyszłości chroni nas, to dlaczego byliśmy zmuszeni do zabijania się nawzajem? Bo Monokuma przejął władzę, proste. Chyba odpada scenariusz, w którym Fundacja Przyszłości to wszystko zaangażowała. To na pewno. Swoją drogą, Hajime, jeśli nadal będziesz się nad tym tak zastanawiał, to w końcu zaczną cię boleć zęby i wypadną. Co to ma do rzeczy? To wszystko twoja wina. Co to w ogóle jest ten hologram? To jest dokładnie to, na co ci wygląda. Treścią tych hologramów są e-maile Fundacji Przyszłości. Skąd ty masz do nich dostęp? Pomyślałem, że mogłyby to być idealne wskazówki, więc trochę pokombinowałem tu i tam, żeby je zdobyć. Potrafię coś takiego zrobić? Ktokolwiek za tą bombą stoi, musi mieć wiele talentów. A kogo ja w ogóle obchodzę? To nie jest ani trochę ważne. Nie ma mowy, żeby to nie było ważne. Jego prawdziwa tożsamość jest powiązana ze wszystkim, co tutaj się dzieje, na 100%. I to tyle. To szkoła pojedyncze. Okej, dobra. Budynek stary. Piętro pierwsze? Na pierwsze już się tepnęliśmy? Czy tam koniec? O, coraz mniej rzeczy na każdych piętrach. Wygląda na to, że znowu przeniosło mnie na inny korytarz. Świetnie, tylko czemu jest do góry nogami? Już się do tego przyzwyczaiłem. Ale mimo to, co to za miejsce? Czy jaśnie, czy co? To, co się teraz dzieje, nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Ej, dosłownie, jest do góry nogami. Mogę chodzić. Jest to dziwnie zrobione. Mega dziwnie, bo w teorii to powinniśmy skakać, robić takie hops, hops, hops. Akane jest Ej, zobaczcie, nawet Akane jest gliczowana. Okej, sam motyw, że badamy tutaj, dowiadujemy się więcej o rozpaczy, tragediach i tym wszystkim, jest zarąbiste. Ale te glicze, nie. To jest jak inny motyw w cudownej grze. Nie zdradzę wam oczywiście jakiej grze. Znaczy, nie powiem jaki motyw, zdradzę, że w Red Dead Redemption też był pewien motyw, który mnie totalnie wpienił i zepsuł wszystko i... Och, dobra, Akane. Jesteśmy już blisko, bardzo blisko. Ktoś nadchodzi. Akane kręci nosem niczym bestia, badając ostrożnie otoczenie. Są naprawdę bardzo blisko. Znaczy, tak mi podpowiada moje przeczucie. Więc wykorzystaj swoje przeczucie i odpowiedz na swoje pytanie. To coś jest naszym wrogiem, czy sojusznikiem. Nie wiesz? Zobaczymy. Moje przyczyny mówi, że są tym i tym. What? Minimaru ma rację. Są tym i tym. Tym i tym? Co masz na myśli? No nie znam żadnych szczegółów. To w końcu tylko moje przeczucie. Cóż, to chyba prawda. No okej, dobra. Idźmy dalej. Wow. Mamy wejść tu. Czy coś tutaj jest? Może jakiś Nekomaru ukryty, tylko... Monokuma. I biblioteka. O, to było cudowne miejsce. To musi być biblioteka. Monokuma pewnie i tutaj co zostawił, więc powinien się streszczać i to znaleźć. Mamy tak, co my tutaj mamy? Książki, jest tylko jeden hologram, nic więcej? Tu było chyba jakieś przejście do archiwów, z tego co pamiętam. A nic więcej nie ma. Dobra, tylko hologram zostaje. Znowu ten hologram, to musi być kolejny e-mail Fundacji Przyszłości. Powinien go przeczytać. To na pewno jest kolejna poszlaka. Do Makoto Neagi. Fundacja Przyszłości 14 Dywizja. Okej. Okay. Makoto Neagi. No to jest protagonista jedynki. Fundacja Przyszłości, czyli absolwenci z Akademii Szczytu Nadziei. 14 Dywizja. To ile oni mają tych dywizji? Ile się osób składa z tych dywizji? To jest ciekawe. Gdzie wy jesteście? Co robicie? To, co teraz robicie, uznawane jest za poważny akt zdrady. Czy wy to rozumiecie? O, Makoto był oznaczany jako ostateczną szczęściarzem i ostateczną też nadzieją. I czemu Fundacja Przyszłości uważa, że Makoto Neagi jest zdrajcą? Nie. Dlaczego próbujecie bronić resztki rozpaczy?
bo on jako ostateczna nadzieja wie, że mordowanie ludzi nie powoduje to, że jest nadzieja. W sumie ma to sens, ale no to trzeba rygorystycznych środków trochę. Powinno to być dla was całkowicie jasne, jak niebezpieczne jest utrzymanie tych ludzi przy życiu. Uspokójcie się i przemyślcie to powoli, jesteście okłamywani. Zastanówcie się dobrze, co jest ważne, by nieść światu światło nadziei. Wasza szóstka dołączyła do Fundacji Przyszłości, ponieważ podzieliście nasze ideały, zgadza się? Okej. To właśnie Fundacja Przyszłości uratowała was przed tragedią i pomogła odzyskać wspomnienia. Natomiast przekażcie resztki rozpaczy do kwatry głównej. Dopóki ich nie wyeliminujemy, wielka tragedia nigdy się nie skończy. Mają te strasznie takie rygorystyczne działania. Uwięzić trzeba byłoby. Może nie zabić, ale uwięzić. Zrobimy wszystko w imię świetlanej przyszłości. Też takie trochę... nie anarchistyczne działanie, tylko bardzo takie... jak sekta. Też to nie zrobię. Co to ma znaczyć? E-mail sugeruje, że ktoś próbuje pomóc uciec resztką na rozpaczy? Adresatem tego maila jest Makoto Neagi. Ale on należy do Fundacji Przyszłości, prawda? Więc dlaczego próbuje chronić resztki rozpaczy? Czy on zdradził fundację? Niemożliwe. E-mail do Makoto. To jest bardzo ważne. I rozpacz. Resztki rozpaczy. Okej, enough? Wyjść? Tak. Jeszcze jakieś pomieszczenie. Na pierwszym piętrze jest. Na końcu. Okej, na końcu. Te białe to są pomieszczenia, do których możemy wejść. Tutaj. 2B. No ja cię więcej tych gliczy. O ja cię ten jakiś cholernie dobry. Znaczy długi. O! I tutaj będzie oczywiście gazety z Junko. Co? Czy ja nie wszedłem przynajmniej do klasy? Ale te pomieszczenia są w akademiku to było właśnie, a nie w klasie. Nie, nie za bardzo rozumiem, co się stało, ale chyba wszedłem do pralni. Nie ma się czym przejmować, w końcu wszedłem tylko do klasy, a się okazało, że to pralnia. To normalne, a bardzo! Są tu gazety z Junko, czyli ostateczną faszynistką. Jest ukryty Monokuma, już ci widzę, gnoju. No. Jak to no? Tak. Możemy przejrzeć czyjeś bielizny. Zdobyliśmy ile możemy. Jest tablet. Z jedynki? To wygląda jak tablet, chyba jest włączony. Czy to następna poszlaka? Potem jak podniosłem tablet, zacząłem go natychmiast przeglądać. Ściśle tajne. Program Świat Neo. Program Świat Neo, to jest dobre. Te słowa, Świat Neo. Dziś już o tym czytałem. Okej. Program Świat Neo ma inną nazwę. Symulator komunikacji psychoterapeutycznej? Okej. Czy my jesteśmy w komputerze? Program Świat Neo jest zbudowany w oparciu o najnowszą technologię psychoterapeutyczną oraz system zarządzania. Aby opracować ten program, osoby takie jak m.in. ostateczny programista, ostateczny neurolog, ostateczny terapeuta. Ostateczny programista? Ale on nie przeżył zabójczej gry. Jedynie, że zanim zabójczą grę, to już działał przy tym. Ewentualnie alter ego zrobiło to? Użyczyły wyniki swoich badań, by zostały one wykorzystane. Dzięki zmontowanemu w czaszce urządzeniu program Świat Neo pozwala obiektom doświadczyć syntetycznego świata wirtualnego. Okej! Czy to wyjaśnia, że my jesteśmy w syntetycznym świecie wirtualnym teraz? Na to by wychodziło. Ale to czemu jesteśmy w zabójczej grze? Bez sensu. Dodatkowo program Świat Neo posiada jeszcze jedną cechę. Potrafi zastąpić swoje uzyskane w świecie rzeczywistym tymi zawartymi w syntetycznym świecie wirtualnym. Okej, to jest niebezpieczne. Dzięki temu możliwe jest pozbycie się traumy, którą przeżyliśmy w świecie rzeczywistym. Urządzenie to służy tylko i wyłącznie do celów psychoterapeutycznych. Każde inne zastosowanie jest surowo zabronione. Czy Monokuma do tego się dorwał? Musiał. Chociaż urządzenie jest bardzo skuteczne w praniu mózgu, nadużywanie tego urządzenia grozi całkowitym zniszczeniem osobowości obiektu.
No ale ostateczną rozpaczę mogliśmy użyć do tego w sumie. Dlatego przy obsłudze programu należy zachować szczególną ostrożność. Ostateczną rozpaczę mogły. Wszystko wokół mnie ogarniał powoli mrok. Syntetyczny świat wirtualny? Program? Poczułem pustkę, jakby wszystko wokół mnie zostało skażone. Ej, serio, my jesteśmy w programie. Ale to gdzie my jesteśmy naprawdę? Tu czuć się słabości, jakby świat walił się pod moimi stopami. Wszystko nabierało bezsensownego znaczenia. Rozpaczliwy wysiłek, smutne pożegnanie, konflikty, próby zaufania. To wszystko, co poczułem do tej pory. Wszystko zniknęło. Jedyne, co czułem, to... O nie! Tylko nie to! Okej, czyli my wiemy teraz, że coś jest nie tak bardzo. Krzyknę tak głośno, aby mieć pewność, że jestem sobą. Nie ma mowy, że ja to po prostu przyjmę do siebie. W sumie, jakbym się wiedział, że nagle jestem w Matrixie jakimś, też bym zświrował. A może jednak przyjmę? Nie ma mowy, żeby coś takiego istniało naprawdę. Potrzebuję jeszcze kilku rzeczy, aby w pełni odkryć moją historię. Śmiało, rozpacz już na ciebie czeka. To jest spaduwa, nadzieja, a nie rozpacz. Niemożliwe. To jest niemożliwe. To musi być zmyślone. To wszystko musi być zmyślone. Zmyślone? Wliczając w to mnie? To wszystko nie jest prawdą? To jest jebana symulacja i naprawdę nic się złego nie stało? Nach, za proste. Nie zgadzam, no co nam psuje świat. O! Teatr! I tu w stylu japońsko-chińskim, czy nie wiem, które. No hejka, co się tam z wami dzieje? Jak się bawicie podczas tej morderczej szkolnej wycieczki? Pamiętacie, co mówiłem na początku? Obiecuję wam, że w przyszłości czeka na was świat godny miana gry. Co? Tylko ci, którzy to oglądają, mogą ich uratować. My? My możemy ludzi, którzy są w symulacji? Ci Boże Ramazność tej... Koniec? A! Koniec? Od tyłu! T równa się celte? Ale to nie ma znaczeniu. Zobaczcie od tyłu. Koniec jest bliski. Wykrzyknik. Co masz zamiar zrobić? Ha, okej. Okay. Nice. Fajny. Ej, to jest motyw. Przez chwilę musisz popatrzeć, pomyśleć, co tu jest. To jest. Czy to nie jest wspaniałe? Wow. Czy to nie jest cudo? Kupuj mięso. Kupujcie mięso. Mięso jest cudowne. No tak. Wow! Ten korytarz. To właśnie tędy szedłem do sali gimnastycznej. Wow, to jest fajny. Trochę zajeżdżam i asasynem. Nie wygląda tak samo jak poprzednio, ale... Wow! Jeszcze raz dajcie ten efekt. Zajebiste, jakie stare gry. Nice! Dobra, moi drodzy. Z tym efektem was zostawię. Mam nadzieję, że oczka was trochę od tego nie bolą. Na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z Danganronpa The Wiki. A teraz, moi drodzy, adios!